Cześć, czołem, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Mount and Blade Bannerlord 2. Słuchajcie, mamy oblężenie. Długo nie grałem, mam nadzieję, że zaraz szybko tutaj się ogarniemy. Czekamy jeszcze na dwie osoby, żeby ta bitwa była poważniejsza, żeby ta bitwa była lepsza, bo też, jak widać tutaj, przeciwnicy zbierają się na mnie. Czekam tutaj, jednak mi się budują wieże obrężnicze, taran, żeby móc lepiej przeatakować. I słuchajcie, będę starał się tutaj wywalczyć, będę starał się tutaj zrobić zamieszanie, żeby jeszcze więcej włości w tych okolicach Epi zdobyć. Dwóch ludzi możemy przyjąć. Podejrzewam, że mamy jakiś tutaj dziabongów, które się nam przydadzą przed bitwą. Oczywiście, bierzemy uczników. Na pewno też po bitwie wskoczą nogi, więc trzeba będzie ich tutaj poogarniać. Ja też będę chciał zaraz wrzucić ludzi do lochu. Ale czas przyspieszmy i spróbujmy tutaj zawalczyć. Zróbmy jeszcze taran. I myślę, że spokojnie możemy zacząć oblężenie. Mamy dobrą przewagę. Nie muszę na te pozostałe 150 osób czekać. Myślę, że będzie w porządeczku. Słuchajcie, dawno nie grałem w Bannerlorda. Nie miałem w ogóle czasu na nagrywki i teraz tak chyba będzie. Postaram się wam nagrać też vloga. Co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. Ale w tej chwili jestem tak bardzo ograniczony czasowo, że nie wiem, kiedy to zrobię. Postaram się oczywiście, żeby to odcinki codzienne były, dlatego nagrywam dzisiaj, mimo że jest dosyć późno i mimo że wstaję na 6 do roboty, ale pracy jest dużo, trzeba wykorzystywać te możliwości, które się, że tak powiem, teraz stworzyły, jakoś tam cisnąć dalej, jak tylko można. Auto deploy, słuchajcie, jedziemy, trzeba zdobyć to po prostu miasteczko i tyle, i tyle. Mamy tutaj mój dobry łuczek, więc trzeba z tego korzystać. Ja standardowo udam, że umiem snajpić. Zdecydowanie za nisko. Jeszcze? Nawet nie widzę, gdzie ta strzała leci. O, brawo, Jasiu. Boże, dostaję wieżę obrężniczą w plecy. Co tu się odjadnie, nie Pawła? Coś mnie posuwa, a to wieża obrężnicza. Przypadek? Ła! W szczepionkę dostałem. Mógłbyś trafić? Dziękuję. Trzeba łoić, jak dają taką szansę. O, nie trafiłem. Za ślepa kicha. Co się z tobą dzieje? O, headshot, pięknie. Dobrze, łoić. Kusznik. Dobrze, dostał w główkę. Pomagam moim jak mogę, tylko lepiej byłoby, gdybym trafiał. Bo już powinien zaraz wchodzić. Trzeba łoić, nawet jeżeli
trafimy jeden na trzy, to trzeba próbować, nie? Dobrze. Ściągamy ich stamtąd. Ostatnia serdeczna strzała. Bierzemy topór dwuręczny i jedziemy. Aha, dobra, okej. Mogę też atak zrobić. Kolory takie słabe i nie widać, w którym się łowi do końca. Gdzie są moi ludzie, ja się pytam. Dobrze, oj dziadu. Dobrze, wczeram go. Ale jestem wojownikiem, po prostu jak Spartan. Spartanin? Gdzie uciekacie? Ale jestem prograczem. Ale nie mam już strzał teraz, żeby dokończyć. No dobra, uciekają. Straciłem trochę życia, jednak łapanie, machanie toporem bez sensu się opłaciło. Bardzo dobrze, więc wjeżdżamy tutaj do zamku. Niech moi ludzie zostawią tam garnizon. Tutaj biorę wszystkich. Bo na pewno... O, cześć Bastu, dzień dobry. Nagrywam sobie Banner Lordka, wiesz? Jak tam? A się żyje. Się żyje, rozumiem. Zaczynam, kończy nagrywanie. No ja zaczynam, wiesz? Muszę nagrać, bo mi się skończyło. To dużo ludzi mamy. No bo starczy, tak to zostawię najwyżej w pieniądze. Co tam u ciebie, Bartuś, powiedz, ciekawe posłuchać? A, nagujemy się na farmę. A, co? Jeszcze dwóch. Na farmę. No to jestem prawie zszokowany. No co, ETS dzisiaj na trasarze jest zabitu. Weź migałeś też, no dobra. Na rapie, co prawda, ale... Co teraz? Ornoch, Epi... No zostało nam tylko Sturgia do pokonania, no i jeszcze oczywiście Aserai. Słuchajcie, jedziemy na Sturgię, bo tutaj nie ma na co czekać. Warczek. Spróbujmy zdobyć warczek. Powinien zaatakować, bo ich jest mało. Muszę kiedyś popatrzeć, o co chodzi w tych swoich grach. Wszystkich? Czekaj, bo robię bitwę no, dużą. Nie, no. Bo w farmingu wiem, o co chodzi. Może uda mi się go przekonać do tego, żeby do nas, że tak powiem, się
przytulił. Wszystko zależy od argumentu finansowego. No właśnie, to spróbuję. O! Nie da się. Za mało kwota, że się dowoli. Nie chciał w ogóle gadać. Więc trzeba go zabić. No, proste. Nie chciał negocjować. Mówi, że jest wiernym swojemu królowi. No to jak ktoś wiernym swojemu królowi, no to... A co mu kredyt u nich? Nie ma kredytu, nie chciał zamków, nie chciał kuni. Więc otrzymał ode mnie strzały. Ich jest za mało, nie będą chcieli w ogóle walczyć. Więc się ustawią i będą czekali, nie wiadomo na co, więc trzeba to zrobić w ten sposób, że po prostu w nich wjadę. Czekaj jeszcze raz, zaraz, powiesz mi, bo teraz strzelam. I tak, no tak. Jeżeli ty stylujesz, to nie trafisz, a jeżeli masz zawodników, to są wasze pracownicy. Trochę wiary we mnie. Kurczę, unne mówię. Staram się celować w tych złych, znaczy w niebieskich. Dokładnie tak. No, i odpowiedź na zasadzie jedynie prawo. Bo są źli, bo nie są mną, no. Jedynie prawo czy prawo, tak. Jadę na rympał. Dobra, pokonałem ich. Cieszysz się? Brawo, ty. Po prostu jadę zdobywać ich zamki. Trochę trzeba połoić, trzeba tą strugę muszę dobić. A potem się na Arabów rzucić. To są na drugim końcu mapy. No dobra, mamy za dużo. Ale to nic. Pojedziemy teraz do miasta, oddamy. A potem ruszymy jeszcze raz. I kto zdobędzie ten zamek? I czemu ja?
Kurde, tak... Pójść zdobędzie. Minus niech jeden. Pójść zdobędzie i zdobędzie ręka księżniczki. Ciułka tutaj nie ma ciuka. To nie wygra. Mówisz? Bez ciuka nie ma zwycięstwa. Ten najłowca smoków. To czekam, aż do mnie dojadą moi ludzie, jeszcze dodatkowi, i ruszymy na kolejne miasto, żeby je oblegać. Rekrut troops. Nie mam go rekrutować, ale możemy tak, na pewno możemy do kipa oddać... wszystkich, o, tych... lordów. Jestem podły, że to robię. Ale takie życie. A co tu możemy zrobić? Konie przyjmujemy w każdej ilości i to zawsze. Handelek. Czyli mówisz, że gasz faremkę? No ogarniam, że pozwoził troszkę, że tak powiem, ze 350 bel chyba było. Z jęczmienia z pola 9, teraz pole 5 próbuję ogarnąć i pole 16 z kartoflami. Ciasno z czasem. Miło to potem przebiją 2 tygodnie czasu, że tak powiem, znaczy 2 tygodnie grą, żeby te pola ogarnąć. Potem przyspieszą wzrost i zaś 2 tygodnie się nie ruszą. No to po to się męczysz, tak? Słuchaj, no, znaj sobie inną grę, która tak cię nie absorbuje. Ale ja to lubię. Ciekawe, jak będzie ten nowy, ta nowa mapa, jak się pojawi. Ale to dopiero za jakieś 2 miesiące. Małe rzeczy, małe. Mała cieszy? No nie wiem, no potem wiesz, tak wiele odmiana po tych wielkich, ogromnych ich polach. A, krótszy jest. Taki sam jak mój. No ja nic nie zmieniam tutaj. Spadamy stąd, oblegać jakieś inne miasto. Rewil został, jedziemy do Rewala. Peace z Northern Empire. A mnie to nie interesuje. Szczerze powiedziawszy, może być pokój. Mnie teraz interesuje Strugia i nie chcę, żeby tam były pokoje. Też. I na minuty. Mamy już 700 osób. Czy możemy kogoś jeszcze do nas dosztukować? Za 3 dni. Ojejku. Więc to dajmy ciebie jeszcze. Zawsze stówka wejdzie. Ej, tak tą armię rozwiążę. Zaraz, jak tylko zdobędę to ostatnie miasto. No dobra, miasto i zamek.
chcemy po prostu mówiąc grzecznie docisnąć tą strugę do końca. Co tu się stało? No nie mam żadnych leveli do dostania, żadnych punktów. Dobrze. Nie ma tutaj wcale dużo obrońców. Bardzo dobrze, zdobędziemy to miasto. Chyba nam się uda docisnąć sobie w tym odcinku. Mamy 20 minut, dwie bitwy jeszcze i nie będą mieli żadnych włości. Walczek. Damy ci to. Ale będę mógł troszkę teraz postrzelać znowu. Są wszystkie wieże, atakujemy. A co szkoda, że w zimę. Snajperka, kurde, nie wiem kiedy. Teraz to tak czasowo to u mnie bardzo kiepsko, wiesz? Jutro znowu będę, bo o 9 w domu, nie? No, aha, bo ja myślę, że to może poniedziałek, środa, piątek. No, powiedziałeś chlebionek, jak wiesz, siedla. A, dobra, dziś wtorek, okej. Dlatego jest zakręcony. Jak baranie rogi. No. I to pod baranie w lustrze. Także jutro ten pole, wiesz, jadę ten do pracy na 6, kończę o 16, idę na siłownię i około tak 18 wyjdę z siłowni, pojadę do centrum, będę czekał na Hanie z godzinka, nie? Jak 20 wrócimy do domu, to już znaczy nie będę na pewno streamował. Może coś nagram, ale też nie wiem. Czasowo to wiesz jak jest. Bardzo słabo. Muszę podejść. Ja z tego gościa nic nie trafię. Jezu, jak tutaj sieczka. Bastek, strzelają we mnie, mówię ci. To coś innego? No.
strzelam w nich. Ustawiłem się pod maszyną oblężniczą i strzelam w typków. Niektórzy w nią wchodzą. Okej. Okay. Free damage. Już ich nie widać. Dobra, idę im pomóc w oblężeniu. Na pewno mnie potrzebują, żebym pomachał trochę tym toporem, nie? Podnieś morale. Dokładnie, zobaczą swojego lorda. Czy Hakana w sumie i będzie im lepiej? Niektórym. Wrogom. To lipa jest taka jedna, że tu jeszcze jest masa przeciwników ze 300 ludzi, a ja ich nie widzę, nie? Może udaję trupy. Nie, mogę na mnie zaraz wyskoczyć, nie? Lecę po te postrzały. Mam miejsce, w którym się respawnują, nie? I tak sobie stoją i czekają, nie wiadomo na co, a to ja pójdę po strzały, będę w nich łoił. Dobry plan, nie? Aha, idzie wróg. Przez to nie ma, to ja znać z człowiekiem, bo nigdy nie wyszkają. Co on robi? A te wszystkie sztuczne, inteligentne zawsze wymyślają tak. Aha! Świetnie! Właśnie się zrespawnili na moim miejscu, gdzie ja stoję. Uciekam. Jeszcze we mnie strzelają! Uciekam do swoich. No, zabili mnie. No dobra, ale moje powinien wygrać, no. Tak idę sobie kulturalnie i słyszę taki tupot nóżek. Ja odwracam się, taka chmara przeciwników za mnie biegnie. Właśnie o tym mówiłem, że wiesz, tutaj się, to jest duże miasto, a to jest tak, że nie, żeby jakąś dało się to grać, to muszę jakby ilość tych wrogów w bitwie jednocześnie zmniejszać, nie? Więc oni się tam respawnują w jednym miejscu zamku i wszystko jest dobrze, jak się respawnują daleko ode mnie. Gorzej, jak się na mojej pozycji respawnują, i na mnie wchodzi na przykład 200 ludzi na mnie w jednej chwili, to się wtedy robi kłopot. No ale, level będzie zniszczony. Zostaje nam tylko zamek. I tak zabiłem 16 ludzi, to i tak super. Najsłabszy twój zawodnik? No nie, najwięcej zabiłem, a wiesz, to tak nie działa. To nie znaczy, że jestem dobrym graczem w tą grę. Po prostu celowałem w głowę. Gdzie 1000 godzin nagrane, to się nauczy. Jak w fermy. No. Co możemy od was kupić, koledzy? Pokażcie mi, co macie. Aha, nic nie macie. Okej, okay, dobra. Tak. 20 godzin. Ostatni zamek chyba. Jak człowiek przyszedł i ten i to, no może ja tych przeorał. A tu kurde, nikt nie przeorał. A w ogóle Jacka to nie widziałem 100 lat już, powiem ci. Kto zdobędzie rewel?
Dobra, masz. Masz, dziadu. Małpy też już nie słyszą wieku. No, Kuba był ostatnio. I to będzie chyba ostatni. Nie, nie ostatni. Tam jest coś jeszcze jest chyba. No dobra, prawie ostatni. No, zaraz mi się Elmę go zwiąże. Czy mi ktoś jeszcze da mi zwołać? Mogę. Gdy chcę dobić, chcę tych wszystkich stugan w tym odcineczku dobić. Dwa zamki mi zostały. Nawet nie wiem, czy nie wyślę ludzi. Chociaż na auto oni bardziej zginą. Spróbujmy, co się może stać. Co Jezu, jakie straty, 200 ludzi prawie. No dobra, nie opylało się. Ostatni zamek muszę już sam podbić, bo... Jak robisz na autobastach bitwy, to wiesz, to są duże straty często. I... Nie by robić to samo. Garnizon zostawili. Czy to wszystko? A tu już nic nie ma. Dobra, słuchajcie, zróbmy to. Rozwiążmy tą armię, niech oni na własną rękę ich teraz ścigają. Właśnie walczę z królem albo... Nie, to chyba jest wicekról. Jakiś tam zastępca króla. Bez strat pojechany, dobra. Słuchajcie, wszystkie, absolutnie wszystkie włości, jak dobrze widzę, srogian, czyli takich wikingów, nogdów, zostały zniszczone. Ja już nie głosuję na nikogo. Czy mam jakieś tutaj wspaniałe punkty do rozdania? Chyba nie. Ciebie, przyjaciółko, to pojadę na auto, bo mam kilka razy większą armię od ciebie. Jeszcze mam masę konnych, więc powinno pójść na lajcie. I tak naprawdę, słuchajcie, Struga jest pokonana. Struga jest pokonana i jest to cel tego odcinka. Chyba wszystkie włości, jakie mieli, my już zdobyliśmy. Większość, część zdobyłem nawet ja. Moi ludzie sobie dobrze radzą. Mamy jeszcze wojnę z Aserai i trzeba będzie tam się teraz udać. Tą część to zostawimy, oby nas teraz Wlandia nie zaatakowała. Ale ja będę tutaj teraz starał się dociskać ich od drugiej strony.
Bo to jest chyba jedyne dobre rozwiązanie. Konie wojenne oczywiście zawsze bierzemy. Sprzedamy wam nasz... Jezu, ile mi ta armia wyjadła. To chcesz, żeby to na kopii? No właśnie, że to mam. Kartofle zdjęłem. Nie, to dziękuję. Tutaj nie ma kartofli w tej grze. A tutaj wiesz, różnorodne jedzenie ma tutaj duże znaczenie na morale, nie? Nie lubią jeść tego samego. To mam pasza do świnia. Jedziemy do swojej, do mojej włości, do Epi. I oczywiście, jak mamy możliwość, to swoich ludzi awansujemy, ale nie mam koni wojennych, więc... Teraz też myślę, żeby tą armię znowu ujednolicić, to ludzi zostawimy w garnizonie w moim mieście, w Epi. I w Epitrocei dokładnie. Jak ustawimy tych ludzi... Make peace with Strugia. No dobra, też możemy. Takich przecież już nie ma, więc... I nie mają żadnych włości. Co tutaj się dzieje? Manage Town. Kasę macie, kasę wam jeszcze trochę dam. Wszystko się buduje. Gubernatora nie mam. Żonki na razie nie zostawiam, bo chciałbym, żebyśmy z tą moją małżonką spłodzili jakieś dzieciaczki. Ale możemy na pewno tutaj podejść do twierdzy i Donate Troops zrobić. Mam sporo ludzi, których nie potrzebuję. Bo nie są to kuzeici. Tego trochę szkoda. Odrzucać jego. Ja go może jakiemuś mojemu typkowi wezmę. Dobra, słuchajcie, i tak, jedziemy do naszych włości. Nasze włości będą na przykład w Makewie, bo to będzie już rdzenni. Nasza ziemia będą nomadzi, a nie jacyś inni ludzie. Wezwę jakiegoś mojego typsona kochanego. Kogo, kto ma mało ludzi z moich. Wszyscy mają Nonsun, chodź do mnie. Nonsun do mnie dojedzie. Ja będę wtedy mógł z nim zrobić party. Czyli armię z nim stworzyć. Moja żona. Ty nic nie umiesz, moja żona. Czy ty masz konia w ogóle? Powiedz. Ja ci chyba dałem jakieś rzeczy, nie? Tak, no masz broń, masz konia, tylko nie masz w ogóle możliwości walki. Bo jesteś słaba. Jak jest tak, to będzie co? Ja sobie tutaj porekrutuję ludzi i oddam ich Nonsunowi. Nie dla siebie, tylko dla mojego braciaczka. Jak ty masz mało, to ja ci pomogę. Może nawet ich tutaj na autopilocie pojechać jeszcze. Najlepiej wszystkich. Super. Może jakieś awanse wskoczą.
sprzedajmy to, co mamy, niefajnego, poszukajmy o koni wojennych, bo to zawsze się przydaje. I śmigamy tutaj do Makebu. Chociaż wiecie co? Do Makebu niech będzie. Make peace with Aserai. Nie chcę. Kurde. Damy stówkę. No i kurde, mamy pokój, a chciałem walczyć, no. Już nawet tam jechałem, zbierałem armię i co? I nic z tego nie wyszło. Cóż za smutek, słuchajcie. Mamy konie wojenne, to jest plus. Kupmy. Gdzie jest ten mój oblubieniec? Czy on do mnie w ogóle jedzie? Obija się. Tak wam powiem, że mój brat się obija. Zbija bąki. Dobrze, trochę awansów wskoczyło. Słuchajcie, to tak to będzie trwało stolety. Zobaczę, gdzie to mój brat jest. Subaki jest, no nie jestem najmocniejszym, ale jestem bardzo dobrym. Gdzie jest Nonsun? Home Chaikland. Ja jadę w twoją stronę. Nie się bawi. No nie jadę do niego, bo on nigdy nie tutaj się nie pojawi. Ja wam kochani bardzo dziękuję za oglądanie, to mamy już 43 minuty odcinka, więc to jest dobry czas, żeby zakończyć. Bastku, możesz się pożegnać. Ja też wam bardzo dziękuję.